Teraz, proszę Państwa, przystępujemy do procedowania projektu uchwały według druku nr 19. To jest w sprawie zgłoszenia kandydatury do Nagrody Bezpiecznych Praktyk w życiu. Pan Tomek. Pan Tomek, to nie referowany. Pan Tomek. Błyskawiczny. Ponownie tutaj z strony komisji padł wniosek do zgłoszenia kandydata, który w poprzednim roku również był zgłaszany. Ten pan nazywa się Wacjanza Zbijalniczego Ścisłowicz. Jest kierownikiem Będziemy Dzielnicowy Drugiego Komisariatu Głównego w Krakowie na ulicy Naszej Zamojskiego. W ubiegłym roku jego kandydatura, że tak powiem, nie wygrała, powiedzmy, nagrody, czy nie otrzymała tej nagrody, ponieważ referowani byli politycznie oficerowie wyższego stopnia. Kapituła założyła, że musi być jakiś. My w tym roku ponawiamy, ponieważ rzeczywiście jest to osoba zasługująca na taką nagrodę. Chcemy ponowić tą kandydaturę do nagrody. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa zgłasza się? Tak, przewodniczący. W zasadzie jest napisane ulica Świętego Durka. Niestety tutaj jeszcze nie jest święty. Tak jest, tak jest. To może się to policja właśnie jeszcze nie zdała księdza Durka. Policja to zbiera ten A jest ulica Księdza. Oczywiście to jest Durka Księdza. A dokładnie powinno być księdza Wincentego Durka, bo Turek może się tutaj nie wiedzieć, bo tu chodzi o... Znaczy Wincentego, bo nie pisze się księdza. Nie przeczy się to Wincent. Myślę, że mi się wydaje, że się przeczy. Nazwę damy księdza Wincentego Durka. Czy jeszcze jakieś inne uwagi? Proszę, czujność mimo późnej godziny tutaj u kolegi Jurka. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według druku nr 19? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jaki wynik? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 19.